Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bartłomiej Wisz, Polskie Radio Rzeszów. Mam przyjemność poprowadzić podczas trwających tutaj w hotelu Arłamów S.A. 89. Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, drugą konferencję prasową dla dziennikarzy. Z nami tym razem są pan Stefan Dryszel, dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego, były znakomity zawodnik i trener polskiej reprezentacji. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Również z nami pan trener reprezentacji Polski kadetów, aktualnie Jakub Perek. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Panowie, zacznę może pytanie do pana trenera Stefana Dryszela. Miejsce wyjątkowe, bo i wyjątkowa sytuacja. Mistrzostwa Polski w Arłamowie w ścisłym reżimie sanitarnym. Kiedy śledzimy, panie trenerze, rywalizację zarówno wśród pań, jak i panów, to tak naprawdę specjalnie dużych niespodzianek, sporych niespodzianek chyba jak dotąd nie ma. Przynajmniej jeśli chodzi o singiela. Myślę, że nie. Faworyci trzymają się tutaj dobrze. Dla mnie, powiedzmy personalnie, takie jedno zaskoczenie to porażka Kubika wczoraj w meczu 1/8 finału z Michałem Bańkoszem. Nie wykorzystał Maciek dwóch matchboli. Ale myślę, że u młodych zawodników takie wahania formy jeszcze się zdarzają. Ale też trzeba pogratulować Bańkoszowi, bo zagrał wczoraj bardzo dobry pojedynek. No właśnie, po Mistrzostwach Polski tutaj w Arłamowie będą upływać kolejne tygodnie. Będzie ten czas przyspieszał. Oczywiście najważniejsza impreza poprzedzająca Igrzyska Olimpijskie w Tokio to rzecz jasna Mistrzostwa Europy w Warszawie. Wiele niewiadomych z pewnością, jeśli chodzi o samą organizację. Ale panie trenerze, wy już pewnie plan na pewno minimum macie, jeśli chodzi o przygotowania. Oczywiście, że ten plan jest gotowy już od dawna, natomiast wiemy, jaka jest sytuacja i trzeba się czasami dostosować do realiów. Ja bym powiedział tutaj o jeszcze jednej imprezie bardzo ważnej przed Mistrzostwami Europy, czyli do turnieju kontynentalnych kwalifikacji olimpijskich. Nasi mężczyźni nie mają jeszcze kwalifikacji, tak jak to wcześniej uczyniły nasze panie. Stąd też między 21 a 25 kwietnia jest zaplanowany taki turniej w Gimarães w Portugalii. No jak widzimy, borykamy się z dużymi trudnościami, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie zawodników. Nie mamy tutaj w Arłamowie dwóch najwyżej sklasyfikowanych na listach światowych naszych zawodników, a więc Jakuba Diasa i Marka Badowskiego, i to względy zdrowotne o tym zadecydowały. No miejmy nadzieję, że już do tego turnieju kwalifikacji olimpijskich będziemy przygotowani w 100%. No właśnie, turniej w Gimarães to jest koniec kwietnia, dokładnie 21 do 25 dzień kwietnia. To jest ten termin wyznaczony. Pamiętamy rok 2017. Tam właśnie w Portugalii Samuel Kulczycki zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów. No właśnie, pytanie do trenera polskiej reprezentacji kadetów, Jakuba Perka. No, oczywiście to są czyste dywagacje. Gdzieś tam, powiedzmy, analogia z tamtym wydarzeniem, ale nie o to pytanie. Jak pan, panie trenerze, postrzega rywalizację tutaj w Arłamowie, jeśli chodzi o zawodników młodego pokolenia, także pańskich podopiecznych? Trzeba szczerze powiedzieć, że mamy bardzo perspektywiczną młodzież. Najlepszym przykładem jest tutaj Miłosz Redzimski, 14-letni zawodnik Bogorii Grodzic Mazowiecki, który już dotarł do ćwierćfinału gry pojedynczej i myślę, że na pewno ma duże szanse na to, żeby zdobyć indywidualnie medal. Więc jak najbardziej gra młodych zawodników tutaj jest odbierana bardzo pozytywnie z naszej strony. Magdalena Sikorska i Piotr Chodorski kilkadziesiąt minut temu sprawili panu i Natalii Bajor sporo problemów, jeśli chodzi o rywalizację o strefę medalową w miksie. Dokładnie tak, był to bardzo wyrównany pojedynek. Takiego się też spodziewaliśmy z racji tego, że bardzo dobrze się znamy. Piotrek na co dzień trenuje z Natalią Bajor. Ja znowu przez bodajże 5 lat w jednej parze rywalizowałem, grałem na turniejach rangi mistrzowskiej z Magdaleną Sikorską, więc był to taki mecz zawodników, którzy się bardzo dobrze wszyscy znają. Kwalifikacje olimpijskie, panie trenerze, pan Stefan Dryszel przed naszymi zawodnikami. Oczywiście były perturbacje w Doha, mówił pan trener o tym, bo i Marek Badowski kontuzja, ale także problemy z koronawirusem Kuba Diaz. Ile możemy mieć szans olimpijskich? No według przepisów olimpijskich możemy wystawić do tych zawodów dwóch zawodników, bo to jest maksymalna
ilość singlistów, która może uczestniczyć w zawodach indywidualnych w Tokio, ponieważ nie mamy jeszcze żadnej kwalifikacji, więc ta liczba jest dla nas dostępna. Dzisiaj można powiedzieć, że no, jeśli Diaz, który przeszedł koronawirusa, nie czuje się w tej chwili jeszcze najlepiej, ale myślę, że każdy dzień będzie działał na jego korzyść i będzie w dobrej formie, to liczymy szczególnie na jego bardzo dobry występ. Trudno dzisiaj wyrokować, kto będzie zawodnikiem numer dwa, ale wszystko wskazuje na to, że raczej będzie to Samuel Kulczycki, tak jak było to w Doha, ponieważ no, Marek Badowski od bardzo długiego czasu już boryka się z tą kontuzją biodra, bardzo długa przerwa w treningach i myślę, że nie będzie do końca przygotowany fizycznie do tak trudnego turnieju, który nas czeka w Gimarz. Oczywiście padło tutaj nazwisko Miłosza Radzińskiego, ledwie 14-latka, którego już Tomasz Krzyszewski powołuje do reprezentacji seniorów, aby podglądał, aby uczył się, aby oczywiście przede wszystkim nabierał tego doświadczenia w tych młodzieńczych jeszcze latach sportowych wyzwań, no ale także mamy inne nazwiska, choćby Steczyszyn, Kuba, Szymon Kolasa, Mateusz Zaleski, Patryk Dziuba, panie trenerze. Dokładnie, tak jak wspomniałem już wcześniej, mamy bardzo dużą grupę perspektywicznej młodzieży, z którą współpracujemy na comiesięcznych konsultacjach. Jak wiemy, z racji pandemii koronawirusa nie mamy startów międzynarodowych, turnieje są odwołane, więc staramy się pracować z młodzieżą na tych comiesięcznych konsultacjach. Przed portugalskimi kwalifikacjami, rzecz jasna, może być planowane zgrupowanie na miejscu? Macie takie sygnały, że będzie to możliwe? Ja wspomnę tutaj o innym problemie, bo oczywiście takie plany były. Zresztą myślę, że Tomek Krzyszewski, trener reprezentacji męskiej, ma bardzo dobre kontakty z Portugalczykami. Zresztą tam też trenowaliśmy przed kwalifikacjami drużynowymi w Gondomar w 2000 roku, w styczniu. Natomiast jest pewien problem związany właśnie z COVID-em. Otrzymaliśmy niedawno informację, że ze względu na to, że Polska jest jednym z krajów, w którym emisja COVID-u jest bardzo, bardzo wysoka i przekracza pewne bariery wyznaczone przez sanepid w Portugalii. Na dzień dzisiejszy bylibyśmy zmuszeni do dwutygodniowej kwarantanny przed tymi zawodami. No i w tej chwili myślimy, co z tym faktem zrobić, ponieważ nie jest to oczywiście dogodna dla nas sytuacja, żeby przed najważniejszymi zawodami przebywać dwa tygodnie w odosobnieniu, bez sparring partnerów i bez należytego przygotowania. Ja myślę, że tutaj będą jeszcze prowadzone negocjacje, bo problem dotyczy nie tylko nas, ale także Czechów, Słowaków czy Węgrów, którzy też tam będą mieli swoich przedstawicieli. No i to są takie właśnie dowody na to, jak to wszystko w tych dzisiejszych czasach ciężko połapać, tak żeby to miało rzeczywiście ręce i nogi, jak to się mówi kolokwialnie. I na pewno będziemy pracowali nad tym, żeby to wypadło jak najlepiej, bo to jest zbyt ważny turniej dla nas, żeby na niego nie pojechać, ale to też pokazuje, jaka jest skala trudności przy prowadzeniu zawodów tej rangi. Kuba Diaz po kilku latach pobytu w Niemczech i tam rywalizacji i treningów oczywiście wrócił do Polski, do Gdańska, czyli obrał z powrotem kierunek rodzimy. To oznacza, że będzie miał szansę na to, aby ciągle ten poziom się podnosił u niego? Panie trenerze, bardzo proszę. W tej chwili wydaje mi się, że w Gdańsku jest bardzo solidna grupa treningowa. Wróciło kilku zawodników. I jest to na pewno jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie jest tak duża i solidna grupa zawodników. Jest na co dzień, jest tam Daniel Górak, są zawodnicy młodszego pokolenia też, Artur Grela, Jasiu Zandecki, Marko Gola, Patryk Chojnowski. Także myślę, że zdecydowanie ten rozwój nie zostanie zatrzymany. Bardzo dziękujemy. To tyle na ten moment, ponieważ za kilkanaście minut początek kolejnych gier podczas 89. indywidualnych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym właśnie tutaj w sercu Bieszczadów w hotelu Arłamów S.A. Zapraszamy do śledzenia kolejnych przekazów poprzez portale społecznościowe Polskiego Związku Tenisa Stołowego, ale także poprzez przekazy właśnie w mediach społecznościowych związkowych. Bardzo dziękuję. Stefan Dryszel, dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego, jak również trener reprezentacji polskich kadetów, Jakub Perek, byli Państwo i moimi gośćmi. Dziękuję. Dziękuję.